Baranowice. Tu mieszka rodzina Gipleya. Pewnej nocy odkrywają w swoim domu dodatkowy pokój z napisem „Nie wchodź do tego pokoju o 3 w nocy”. Nasi bohaterowie nie przejmują się tym i postanawiają do niego wejść. Okazuje się, że jest w nim Jeff the Killer. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 15 tysięcy kciuków. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Tato, 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 wstawaj! Tato, szybko wstawaj, szybko do góry, bum! O kurczę, co się dzieje? Co się dzieje, synku? Co się stało? Kurczę, boję się. Czemu? Moja siostra też się boi. U nas w pokoju jakiś się pokój dobudował. Rozumiesz, jakiś tajemniczy pokój w ogóle się stworzył. Chodź szybko, zobaczysz. Co? Niemożliwe, synku. Jak to dodatkowy pokój? Spokojnie, nie płacz, słuchaj. Czekaj, która? Tam jest napisane, że nie wchodź do tego pokoju o 3 w nocy. Jak to? Chwila, czekaj. Synku, właśnie wybiła 3 w tym momencie. Akurat, kurczę, myślałem, że wy smacznie śpicie. Ja tutaj sobie śniłem w ogóle o złotach, o diamentach, słuchaj. Góra pieniędzy mi się śniła w ogóle dzisiejszej nocy, a ty mnie tutaj budzisz? Dobra, czekaj, chodź, sprawdzimy. Pokażę wam, że to nic takiego. Siostra może niech zostanie lepiej, co? Ona się boi bardzo w ogóle. Ona mnie obudziła, tak zaczęła płakać. Dzisiaj patrzę, to jakiś pokój i jakaś tabliczka i w ogóle o co chodzi. Ty, rzeczywiście. Synku, to nie przelewki, ale w sumie ja już wiem, ty na pewno sobie trolka robisz, co? Tak ze mnie? Gdzie są kamery? Gdzie jest kamera? Gdzieś pewnie ukryta kamera, co? Gdzie tutaj, kamer. Synku? Tato, no, mówię ci serio, ja bym chciała zrobić normalnie trolla, to lepszego zrobisz, jakiś pokój postawię, co to ja jestem? Czekaj, słuchaj, ja się spytam widzów, słuchajcie widzowie, czy wy uważacie, że Gipleyek w tym momencie zrobił mi trolla, czy to, kurczę, żaden troll i to jakaś większa tutaj siła po prostu miała na to wpływ? Napiszcie w komentarzu i oczywiście zostawcie subika z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie, zamieńcie ten czerwony guziczek na szary i oczywiście dzwoneczek, a jakiś challenge kciuków w górę, syneczku, właśnie proponujesz? 15 tysięcy! Okej, oczywiście jeszcze zapraszamy do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy, gadżety, niedługo nowe niespodzianki, a my zbadamy tą sprawę właśnie tego tajemniczego pokoju. Nie zaglądaj do tego pokoju 3 w nocy, synku. No ja jestem ciekawy. Ja tam bez problemu wejdę. Światło świecę, żeby było jaśniej, ale ja się boję, tatek. Ja się w ogóle nie boję. Jestem pewny, że słuchaj mnie, trolujesz albo że to jest, kurczę, normalnie jakiś głupi żart. Także wchodzimy. Czekaj. Wszedłeś, teraz już jest po tobie. Haha, Jeff the Killer? O kurczę, ja nie mogę, ale się... Ej, to jest tylko kukła, synku, to kurczę, ty znowu, nie wiem, znowu chciałeś mnie przestraszyć, przecież widać, że to jest kukła, nieprawdziwy Jeff. No to pewnie sztuczny szkieletor, tak? Zapalmy tu światło, o, wszystko widać, słuchaj. Ty, dziwny ten pokój, ty to tak urządziłeś? Ja urządziłem, a to wiesz co? No, do czegoś ci się przyznam. Nie do tego pokoju, tylko nie do tego pokoju, bo wiesz co, chodź tutaj za mną. No. Dobra, ogólnie ten pokój jest mega straszny i ja uważam, że nie powinniśmy do niego wchodzić, a ty weszłeś. Ale dobra, chodź. Wiesz co, to ci powiem. No. Dzisiaj normalnie, znaczy nie dzisiaj, już parę dni temu z kolegami razem wezwaliśmy normalnie, odbywaliśmy rytuały i wezwaliśmy właśnie Jeff the Killer, rozumiesz? Ja nie mogę. Tak. Kurczę, czyli to sprawka twoich kolegów, to oni mnie pewnie strollowali, tak? No. Nie, słuchaj, tato, to prawdziwy Jeff the Killer, ja się boję i w ogóle dlatego to zrobiłem, bo chciałam być w tej paczce tych kolegów, bo oni są tacy fajni w ogóle. Słuchaj, no, czyli ale, co, chcesz powiedzieć, że ten pokoik tak nagle dzisiejszej nocy znikąd powstał, tak? No serio, no mówię ci, słuchaj, naprawdę, nie, ja tego tak nie zostawię, słuchaj, ja tego tak nie zostawię, szybko tutaj sobie wyskoczę. Idziesz ze mną, synku, powiedz mi tylko, gdzie mieszkają ci twoi koledzy, ja już z nimi sobie porozmawiam, pójdę do ich rodziców, słuchaj, i wszystko załatwię, powiedz, gdzie to jest? Mieszkają na Miedzianej 6, ale nie idź, słuchaj, a jak ci dopadnie Jeff the Killer? Nie boję się żadnego Jeffa the Killera. Ja Miedziana 6 dokładnie wiem, gdzie to jest, słuchaj. Nie, zejdź mi z drogi, synku. Ja jadę, nie martw się, idź spać, kładź się do spania, jest już późno, słuchaj, po 3, także do spania. Pa. Okej, słuchajcie, lecimy załatwić, kurczę, tych gagatków, będą mi trolle jakieś robili. Tak, już przywołali Jeffa the Killera, jasne. Ja już, kurczę, wiem, jak się z takimi chłopaczkami normalnie policzyć i ja na pewno tego tak nie
nie zostawię. Znajdę zaraz ich, na tej miedzianej obudze wyciągnę z łóżek i już zobaczymy, chyba że gdzieś mnie śledzą i z kamerą normalnie biegną za mną. Okej, okay, to już jest tutaj niedaleko, słuchajcie, dlatego pójdziemy. Jak najszybciej pojedziemy sobie tutaj. O nie, kurczę, z drogi, proszę pana! O nie, rozbiłem się, kurczę, auto. O nie, co się stało, kurczę, moja noga, co się stało z autem? Ej, to... O, ty kurczę, przebrałeś się, pewnie jesteś z jednym z kolegów mojego synka, tak? Jesteś jednym kolegą, przyznaj się. Ja jestem Jeff the Killer i właśnie tutaj spotkała cię klątwa, moja klątwa. Słuchaj, otworzyłeś drzwi, taki jesteś, on ci coś pokaże, patrz normalnie. Ojejku, nie, idź stąd. O kurczę, nie, ja się szybko, auto, mam nadzieję, że jeszcze zadziała. Ała, ale kurczę, mocno, ale mieczek. O nie, ja zwiewam, słuchajcie, kurczę, ja nie mogę, widzieliście? To chyba był prawdziwy Jeff the Killer, nawet się tego nie spodziewałem, kurczę, miał taki normalny mieczek. Dobra, tu szybko wyskakujemy, chowamy się, zanim mnie złapie. O nie, gonimy. Szybko, zamykam się tu. Po tobie już jest, rozumiesz? Nie. Po tobie. Dobra, szybko, do góry, zwiewamy. Ty, kurczę, tutaj jakiś skuterek. Ja nie mogę, gdzie on jest, słuchajcie. Musimy gdzieś, kurczę, się ukryć, bo on tutaj lada moment może przyjść. Strasznie się teraz boję, słuchajcie. Zaglądniemy tutaj. Ty, nie widzę go, nie wiadomo teraz, z której strony wyskoczy. Wszystkiego się teraz można spodziewać. Jesteśmy w najgorszej pozycji, ale musimy znaleźć jakieś bronie czym prędzej. Znajdziemy tutaj coś, mam nadzieję. Patrzcie, w ogóle jest skuterek. Jak coś będziemy mogli uciec na skuterze. W ogóle te skrzynki wszystkie są puste, ale widzę, że jest więcej pięter, dlatego wejdziemy sobie tutaj do góry i zobaczymy. Ty, ktoś tutaj śpi, widzicie? Jakiś, nie wiem, tu jest bezdomny? Czekajcie, może się nie... Żeby się nie obudził, tylko sprawdzimy, czy ma tutaj jakieś bronie. I za momencik może sam go obudzę i powiem, co się wydarzyło. O kurczę, dobra. Co jest grane? Ej, nic się nie dzieje. Ja już uciekam, proszę pana. Pan tu mieszka? Tak, ja tutaj mieszkam, nie widzisz, słuchaj, ty normalnie mi się wpraszasz, ja ci pokażę, w ogóle co tutaj robisz, to jest taka stara okolica, że tutaj, w ogóle, dlaczego ty przyszedłeś, słuchaj, co? Słuchaj, ogólnie gonił mnie taki straszny Jeff the Killer, słuchaj, z taką ogromną bronią, takim mieczykiem, meczetą, słuchaj, i musiałem zwiać po prostu, on gdzieś tutaj jest, niedaleko, i w każdej chwili może nas zaskoczyć, słuchaj, nie wiadomo, co nam się stanie, proszę cię, pomóż mi, masz jakieś bronie, musimy się bronić i uciekać stąd. Mam, słuchaj, ale przecież Jeff the Killer, on nie istnieje, mam nawet swój skuterek, słuchaj. Ale w ogóle przecież on nie istnieje, jak to widziałeś go, ale słuchaj, co? Też tak myślałem, do dzisiejszego dnia, kiedy to tak naprawdę zobaczyłem go, myślałem, że to jakiś głupi żart mojego synka i jego kolegów, ale to nie jest żaden żart, on naprawdę istnieje, słuchaj, mogę wziąć po prostu, o, masz, dobra, masz tu, co? Normalnie mam się bić, kurczę, tym mieczykiem takim? To jest super mieczyk, uważaj, to jest lepiej, ja mam też taki. Kurczak, to jest z kurczaka przecież zrobione, z jedzenia. Ja nie mogę, słuchaj, mogę ten skuter wziąć w ogóle? Weź, słuchaj, ale pod warunkiem, że mi go oddasz, bo go potrzebuję na jutro, wiesz? No pewnie, no słuchaj, jak coś, to ja tutaj jeszcze, wiesz, okay, co, może auto... Ja ci otworzę, okej, okay, dobra, kurczę, proszę. Myślałem, że ten Jeff the Killer mi zamyka drzwi. On gdzieś tutaj może być, słuchaj. Zamknij to szczelnie na klucz i nie mów tam, bo to nie jest, słuchaj, czekaj, jakoś tutaj tak to położę. To nie jest naprawdę żart, to nie są żarty, słuchaj. Przecież po prostu tutaj... czekaj, tam coś widzę, coś się świeci, co tam w ogóle jest? Czekaj, chodź, podjedziemy, wiesz? Może, co? Zobaczymy, może, kurczę, czekaj. Dobra, ale ja mi się wydaje, że tutaj... To on! To on, słuchaj, goni cię, uważaj, kurczę, uważaj, ty, widzisz? Zostaw mnie, o uważaj, ty, ja... on jest bardzo mocny, uciekaj, goni uciekaj, nas, kurczę. Goni nas, słuchaj, nie. Uciekać. Szybko, o nie, tylko jedę po skuter. Na niego. O nie. Ja cię, pomóż mi, ratuj mnie, o kurczę, nie, ty, po prostu. Ja uciekam, kurczę, ja uciekam, o nie, ja uciekam, o nie, słuchajcie, kurczę, on mnie goni, co ja mam robić, zwiewam, ja, kurczę, widzieliście, co on zrobił temu bezdomnemu, to nie były, kurczę, śmiechy, hiky, to była poważna sprawa, muszę iść w ogóle ostrzec moją rodzinę, tak naprawdę jesteśmy w niebezpieczeństwie i, kurczę, najgorsze, że w naszym domu jest ten pokój tak naprawdę, który się stworzył i ja teraz już we wszystko wierzę mojemu synkowi, to były ich głupie żarty. Ale tak naprawdę wszystko, co mówił mój synek, to prawda. Ja żałuję, że mu nie ufałem. Słuchajcie, musimy tutaj jechać. Może byśmy poszli gdzieś tutaj, nie wiem, na policję to zgłosić, czy cokolwiek. O, tam, czekajcie. Halo, dzień dobry? Proszę pani. Pan pani tak? Na nocnej zmianie. Tak. Kurczę, normalnie myślałem, że to nie, że to są żarty. Ale Jeff the Killer istnieje i jest w nas trzym mieście, straszy dzisiejszej nocy. Proszę pani, musi mi pani proszę pomóc. Pana. On mi pewnie krzywdę zrobił. I zrobił krzywdę takiemu bezdomnemu, naprawdę.
Dobrze, ja już zapraszam pana, bo proszę pana, pani Gplayka dzwoniła na policję i ewakuowaliśmy pana rodzinę z pańskiego domu, bo muszę panu powiedzieć tajemnicę, to jest tajemnica, Jeff the Killer zaatakował już dwie rodziny nad państwem, bo jego pokój pojawił się w innych dwóch domach i te rodziny zniknęły, tak, zatem proszę pana, kurczę. Pan się musi uważać, zatem zapraszam, proszę tutaj, o tutaj jest, jak pan widzi już... Niech pani zamknie, Gplayka, niech pani tutaj tak, zamknie tylko szczelnie drzwi, żeby nikt tutaj nie wszedł, bo on lada moment tutaj, tu jest moja, ja nie mogę, Gplayka tutaj już śpi i córeczko jesteś, a gdzie mój synek, co? Pański synek jest teraz na przesłuchaniu, policja go przesłuchuje i dla waszego bezpieczeństwa radzę w ogóle nie wychodzić z tego pokoju, nie ruszać się ani na krok i pod żadnym pozorem nie iść do domu, słuchajcie, bo on tam grasuje, może po prostu wam dobrze, coś zrobić. Dobrze, pani policjantko, to proszę pański. Iść po niego, ja tutaj kurczę, nie wiem w sumie, ja nie pójdę spać dzisiejszej nocy, no nie ma mowy, kurczę, przecież tu są takie cienkie szyby, wystarczyłoby je zbić i tak naprawdę Jeff the Killer by się dostał do mojej rodziny. Słuchajcie, poczekamy na synka i coś wymyślimy. Myślę, że synek też tak naprawdę dzisiejszej nocy nie zaśnie, bo jest tak przerażony. Ogólnie może się tutaj też rozejrzymy, sprawdzimy, co tutaj jest. Patrzcie, tu jest jakaś... O, synku, Papa. Jesteś, słuchaj. I co tam, przesłuchiwali cię? Tak, przesłuchiwali mnie, ale ja się tak bałam. Ale coś ci powiem. Słuchaj, dowiedziałem się coś o tym Jeffie the Killerze, wiesz? Chodź za mną. Gdzie idziemy? Do domku? Tutaj do domku? No, co się dowiedziałeś? Słuchaj, czego? Tutaj na tym właśnie laptopie szukałem informacji. I podobno można pokonać Jeffa the Killera, wiesz jak? No jak? Mów, synku. Słuchaj, trzeba iść po prostu do tego pokoju i powiedzieć taką rymowankę. Jeff, no? Gdzie jesteś? Pokaż się, bo inaczej będzie źle! I wtedy się przeniesiesz do jego bazy i tam znajdziesz za jego łóżkiem tajemny miecz i tym mieczem go pokonasz. I to jest super pomysł, tato, musimy tak zrobić. Dobra, synku, tylko teraz musimy się stąd jakoś wydostać. Policjantka powiedziała, żebyśmy stąd lepiej nie wychodzili, a my musimy się przemknąć. Jest tu dużo policjantów dzisiaj na służbie, co? To słuchaj, wiesz co, u góry jest tylko dwóch i oni widziałem, że mają tam jakieś TNT, zauważyłem kątem oka, że coś chowali w skrzynce, to może jakieś TNT albo jakieś broni im weźmiemy, czekaj, nie patrzą się. Ty, widzę tam, czekaj, on jest zajęty, siedzi w nosie, tamten też z nosem w komputerze, także po cichutku, żeby tylko cię nie zauważył, na paluszkach. Co jest, synku? Cicho. Myślałam, że się patrzy. Dobra, no. Dobra, czekaj, tu się chciałem schować, ale się nie zmieszczę, za gruby jestem. Dobra, otwieramy. Ty, tutaj są jakieś ładunki. Dobra, bierzemy to i szybko zwiewamy. Stawaj tutaj. Dobra, wybijaj okno, synku. Bierzemy normalnie samochód policyjny i lecimy szybko do naszego domu, okej? Okay? Siadaj, dawaj. Dobra, jestem. Okej? Okay? I w ogóle, słuchaj, byłem i, słuchaj, schowałem się w takim domu opuszczonym. Nie wiem, czy był nawiedzony, ale spotkałem tam bezdomnego, którego w ogóle ten Jeff Killer zaatakował. Nie wiem w ogóle, co z nim się stało, ale naprawdę, naprawdę było to ciężkie przeżycie. Przepraszam w ogóle, że ci nie wierzyłem od samego początku i myślałem, że to głupie żarty. Okej, słuchaj, to co, idziemy? Idziemy tam na górę do tego pokoju? Tak, idziemy, słuchaj. Dobra, także wchodzimy tutaj do naszego domku teraz. Chodź tutaj, synku, pamiętasz wszystko? Pamiętasz rymowankę? Tak. Wszystko gotowe? Dobra, to chodź, idziemy zobaczyć. Mam nadzieję, że go tylko teraz tutaj nie będzie i nas nie zaskoczył. Kurczę, nigdy nie wiadomo, prawda? Może w ogóle zniszczymy te wszystkie przywoływacze wasze? Tak. Czekaj, ja tu wziąłem, może ten dynamit rzucę, co? W to? Rzuć, uważaj, tylko dobra. Jak rzucasz, uważaj. Uwaga, no, rzuć. Uciekaj, synku. Wow! O kurczę, ty! Ja nie mogę, synku, co to był za dynamit? Ci policjanci są wyposażeni w takie coś? O kurczę, dobrze, że nam się nic nie stało, ale zniszczyliśmy, dom się odbuduje, nie ma co się martwić. Tak. Najważniejsze, że zniszczyliśmy, słuchaj, te dziwne rzeczy. Okej, okay. Czyli co, teraz musimy wejść do tego pokoju, powiedzieć to zaklęcie, tak, o którym mówiłeś? Tak. Okej, okay, dobra, ta kukła, kurczę, mnie też przeraża, może, nie wiem... Usuń ją, zniszcz ją. Zniszczy cię, kurczę, dobra. Tak. I dawaj, mów, synku, mów, jak to było. Ogólnie trochę się teraz przeraziłem, bo on napisał, słuchaj, że już po nas jest tak naprawdę. I nie wiadomo tak naprawdę, co się wydarzy, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Mów, synku, jestem gotowy. Okej, to Jeff, gdzie jesteś? Pokaż się, bo inaczej będzie źle. Ty, synku, gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie mój synek jest? O kurczę, ja nie mogę. Jesteśmy chyba w jego tajnej bazie. Zobacz, jak to w ogóle mrocznie wygląda. Czekaj, tutaj są w ogóle... Patrz, są te rodziny, o których mówiła ta policjantka. Rodzina Zielińskich, cała w kupie.
Patrz, tutaj też jest jakaś rodzina. Rodzina Nowaków. O kurczę. I patrz, i tutaj jest miejsce na naszą rodzinę. Czyli oni chcieli nas też porwać, tak. Słuchaj, i tutaj wsadzić po prostu do tego więzienia. Na pewno się nie uda temu Jeffowi, słuchaj. Okej, mam nadzieję, że on teraz nas nie zaskoczy. Musimy znaleźć jego łóżko. I tak powiedziałeś, że wypuść ich. Dobrze, musimy ich wypuścić. Musimy iść za łóżko i znaleźć tą broń, o której mówiłeś, tak? Tak, w tym momencie. Tatuś, to może chodź pierw pójdziemy po tą broń, bo musimy się na początku uzbroić, po prostu, żeby być, wiesz, po prostu, żeby dać sobie z nim radę, z tym Jeffem the Killer, no. A potem ich uwolnimy, dobra. Słuchaj, za tutaj jest w ogóle podobno, to łóżko, no to kurczę, gdzie? Nie wiem, może tutaj w tej szafeczce, a tutaj? Ty, czekaj, tu może. Zniszczyłeś mu łóżko, mam nadzieję, że nie będzie na ciebie zły. Ty, rzeczywiście, czekaj, coś tutaj jest, synku, jakieś tajne przejście. Ty, kurczę, jakieś tunele. Ej, tutaj było wejście tu, czekaj, może tu... Patrz, pod dywanikiem coś tutaj jest. Ty, kurczę, jest broń na Jeff the Killera. Okej, mamy, jest. Słuchaj, broń, dzięki której będziemy, myślę, że mogli go pokonać. Okej, to może zrobimy tak, że, to? Nie wiem, wypuścimy tych ludzi, tylko tak naprawdę, wiesz co, musisz uważać, synku, ja tutaj na niego będę chyba czekał i po prostu będę musiał gdzieś robić na jego zasadzkę. Dawaj, odpalaj i uciekaj, palamy. Szybko, powiedz jeszcze raz może to zaklęcie, a przeniesiesz się po prostu do naszego pokoiku, dobra. Do naszego domu, co? O, a ja tu się zaczaję na niego po prostu. Dobra, to tak zrobimy, tylko muszę wziąć tych państwa. Państwo zielicy, jejku, jak oni się boją, słuchaj. Widać po ich oczach strach, że po prostu tutaj coś złego się działo. O, proszę państwa, proszę spokojnie, uważać. Spokojnie. Proszę pana. Uwaga, uwaga, tak. Czekaj, bo tutaj to. Ogień jest w ogóle, on też im podpalił, żeby chyba ciężej było. Spokojnie, tak. Niech się państwo uspokoją. Już tutaj synek tak. Państwa zabierze. Także synku, zabiera ich normalnie do siebie i dobra. Po prostu ja tutaj zrobię zasadzkę. Ten Jeff pewnie gdzieś na mieście nęka ludzi. O kurczę, dobra, a ja muszę dobra, tutaj tatuś. Znaleźć jakąś to. Fajną miejscówkę, gdzie się schowam. No, dobra, to leć, synku. Okej, to papa, to no. W takim razie Jeff, gdzie jesteś, pokaż się, bo inaczej będzie źle. Tak. Dawaj, synku, dobra, uciekaj. To w takim razie trzymaj się, pa. Pa, okej, słuchajcie, może schowamy się gdzieś tutaj. Myślę, że tutaj jest fajne miejsce i musimy tą właśnie bronią, patrzcie, wszyscy poszli, dzięki tej jednemu zaklęciu. Nie wiem, w ogóle synek wyczytał to gdzieś w internecie, widzicie, nie ma ich, a my tak naprawdę musimy teraz gdzieś właśnie, nie wiem, czy to jest dobre miejsce, może tu się jednak bym schował. Mam nadzieję, że on tu niedługo przyjdzie, słuchajcie, i pokonamy go raz na zawsze. Na razie nikogo tutaj nie widzę, słuchajcie. Nie wiem nawet, gdzie jest wejście, on się zapewne przeteleportuje tutaj na środek, chyba że gdzieś wyjdzie jakimś innym wejściem. Tam w sumie coś jest. Może tam bym zwiedził jeszcze, bo tutaj jeszcze, słuchajcie, nie byłem. Tak naprawdę nie wiem, czy tu jest jakiś... Ty, tu jest jakiś tunel. O kurczę, nie wiadomo, czy tym tunelem przejdzie, czy którędy. No powiem wam szczerze, że tak naprawdę no sytuacja jest dosyć dziwna i bardzo, bardzo się boję. O kurczę, widziałem go. O nie, o kurczę. O nie, 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 zostaw mnie, Jeffie, zostaw mnie, kurczę, o kurczę. Co ty tu robisz? Co robisz w mojej bazie? Jak się tutaj dostałeś? Ja cię wypuściliśmy nie. Wszystkich ludzi, słuchaj, i tak o naprawdę nie. Nie masz szans z nami, rozumiesz? My z synkiem tak naprawdę wiemy, jak cię pokonać i mam twój mieczyk specjalnie na ciebie, rozumiesz? Mogę cię w bardzo prosty sposób zniwelować, będziesz ze mną współpracował, czy nie? Nie będę, ja... Słuchaj, możemy się tak umówić, że jeżeli przyprowadzisz te rodziny z powrotem i przyprowadzisz tutaj swoją rodzinę, to wtedy daruję ci życie, rozumiesz? Oszalałeś, słuchaj. Co ty robisz? Zaraz odpalę, słuchaj, tutaj ładunki wybuchowe, które zdobyłem i tak naprawdę będzie po tobie. Trzymaj, bęc. O nie, i uwaga. Słuchaj, wow. Zaraz zrzucę cię do tej dziury, właśnie tam, kurczę, do środka. Bęk, bęk. O, ja ci pokażę w takim razie, tak? W takim razie się policzymy z tobą, ja. Nie masz dobra. Szans, słuchaj. Wow, i poleciał na samo dno do bedroka, kurczę, słuchajcie, teraz wystarczy, że właśnie tutaj wysadzę, obstawię tą całą bazę w TNT, potrzebujemy właśnie tylko jakąś płytkę naciskową albo guzik, ale to za momencik myślę, że nie będzie problemu zdobyć, albo jakąś pochodnię i wszystko po prostu tutaj wysadzimy, a następnie wypowiemy tajne zaklęcie, które przeniesie nas po prostu do naszego świata i pokonamy Jeffa the Killera raz na zawsze. Okej, słuchajcie, także jak to było, kurczę, Jeffie, kurczę, pokaż się. Ja nie mogę, zapomniałem w ogóle. Ja nie wiem, czy ja się dam radę teraz stąd wydostać. Kurczę, tato. Jak to było. Synku, gdzie jesteś? Masz zapalniczkę, słuchaj, tak. Musimy odpalić to i powiesz szybko to zaklęcie i tak. Zwiewamy z jego bazy. Pokonałem go, słuchaj, wpadł, zrobiłem mu dys Sparta i bęk, wleciał tam do dziury. Wow. I dawaj, odpalaj, synku, i mów szybko to zaklęcie i uciekamy z powrotem do naszego domku, okej? Okay? Dawaj, to szybciutko, dobra, proszę ciebie. Dobra, to w takim razie, wow, to pierw odpalam i potem normalnie nas przeniosę. Ja cię, ale masakra, dobra. Ja też odpalam dynamity, słuchaj, tutaj. Dawaj, szybko, synku, mów, szybko. Wow. Wow.
co tu się dzieje? Jeff, gdzie jesteś? Pokaż się, bo inaczej będzie źle. O kurczę, dobra, jesteśmy, synku. Ja nie mogę, udało nam się, ale patrz, jest. W ogóle ten pokój dalej tutaj jest. Myślałem, że jak pokonamy kurczę Jeffa i zniszczymy jego bazę, to po prostu to już zniknie. Ja a to dalej jest w naszym myślałem. Domku i kurczę, no. będzie was prześladować przecież ten Jeff, no. jak tutaj macie sypialnię obok. No. Ty, czekaj, coś się wydarzyło, widziałeś? No, znikło. Ty kurczę, już tego pokoju tutaj nie ma, synku. Czyli chyba jesteśmy bezpieczni. Tak. I Jeff został zniwelowany, słuchaj, raz na zawsze. Tak. Ja nie mogę, ale byłeś bardzo dzielny. Myślę, że już możemy, słuchaj, iść po naszą rodzinę na komisariat policji i już myślę, że wszystko będzie w porządku i nie będziemy nigdy więcej. A tobie proszę, żeby nigdy więcej takie głupie pomysły nie przychodziły do głowy, żebyście przywoływali jakichś dziwnych ludzi, okej? No dobra, tato, już tak nie zrobię, ale... Masz szlaban na komputer, słuchaj, i na telewizję też, także idziemy po mamę i normalnie twoją siostrę, idziemy spać. Dobra.